Toulon, 10 września 1940. Spaliśmy tak, że gdyby Mistral zerwał nam z nad głów namiot, to prawdopodobnie spalibyśmy dalej. Było nam ciepło i przytulnie. Nawet głupi namiot ma w sobie coś z własnego domu. Zresztą to wszystko, co mam ze sobą, jest dla mnie jakby żywe. Można by to nazwać smakiem sprzętu. Mistral wył dalej i o zapaleniu ognia na tym huraganie nie można było nawet marzyć. Chciałem jednak koniecznie wypić coś ciepłego. Wziąwszy termos, maszynkę do kawy i rondelek, zeszedłem do tych kilku domów, które widzieliśmy wczoraj. W pierwszym z brzegu dostrzegam otwarte drzwi i wchodzę. Izba czysta, pod kuchnią ogień. Przy piecu stoi jakaś stara kobieta. Przywitałem się z nią, powiedziałem, że śpimy w namiocie tam wyżej i że chciałbym zrobić sobie kawy. Staruszka ożywiła się, nalała od razu wody do rondla i postawiła na ogniu. Zaczynamy rozmawiać. Pytam, czy mieszka tutaj sama? Nie, z synem. Poszedł dzisiaj szukać roboty, ale teraz ciężko o pracę. Po akcencie poznaję, że to nie francuska. Pytam i o to. Nie, jestem Włoszką i mój syn także. A ja jestem Polakiem, madam. Staruszka ożywiła się. Mój syn miał przyjaciela Polaka, był taki miły, poszedł do wojska i nie wiemy, co się z nim dzieje. Wy Polacy jesteście teraz biedni, my Włosi też. Mojego syna już 2 razy wzywali, żeby wrócił do Włoch i stawił się do wojska, ale on nie chce. Ono. A zresztą tam bieda, po co ta wojna? Nic nie odpowiedziałem, pytała się, dokąd jedziemy i skąd mamy jeszcze prawdziwą kawę. Z mojej maszynki unosił się mocny zapach. Dałem jej garść kawy i powiedziałem, żeby ją schowała tylko dla siebie. Wlałem wszystko do termosu i zacząłem żegnać się z nią. Uścisnęła mnie za głowę i pocałowała w czoło. Potem z włoską pobożnością zrobiła znak krzyża na czole i miała łzy w oczach. Pocałowałem ją długo w grubą, spracowaną rękę. Biedna starowinka. Cóż jej zostało na tym świecie? Syn i kawa i szept modlitwy. Z 2-kilowego chleba został nam po śniadaniu tylko kawałek. Opowiedziałem Tadziowi o włoskiej babce i też się rozczulił. Popatrz, Jędruś, ludzie tak osobiście są porządni, ale wszystko razem do kupy banda z... Wiatr szalał dalej, ale dzień był słoneczny i trochę cieplej. Upakowaliśmy czołgi i ruszyliśmy dalej. Po chwili wjechaliśmy do właściwej osady. Jest ślicznie położona, naokoło lasy, przy domach małe pulka melonów. Kupiłem olbrzymiego melona za 2 franki i przywiązałem go do kierownicy. Potem zjazd w dół, cudowny zjazd z serpentynami wśród lasu. Nagle, nie, tego nie można opisać. Wpadamy nagle zza zakrętu na odcinek drogi, kuty w litej skale. Długi balkon, w dole próżnia ze 150 metrów przepaści. Dalej szafirowy płat morza z białą pianką wzdłuż poszarpanego wybrzeża. Wiatr trzasnął nam w twarz z taką siłą, że bez hamowania zwalniamy. Wzrok gubi się w szafirowym horyzoncie morza. Z lewej strony popielata ściana skał z przyklejoną do nich szosą, z prawej przepaść i drugie morze zbitej,
niemal czarnej zieloności u stóp. Wszystko pogrążone w przewianym wiatrem świetle słońca. Kolor słońca jest zupełnie inny w czasie wiatru. Jest jakiś zimny, jak emalia. Dojeżdżamy tak prawie aż nad wodę, na sam koniec cypla skalnego i zawracamy w lewo. Wpadamy znowu w półmrok leśny. Opony cichutko kwilą na asfalcie i na każdym zakręcie kładziemy się miękko na bok. Przy dużej ilości serpentyn jest to po prostu tańcem na rozpędzonej maszynie. Obciążony rower leży przy takich szybkościach wspaniałe. Do tego Tadzio porozciągał nasze wąskie, wyścigowe kierownice i leżymy na nich wygodnie, rozparci szeroko i pewnie. Po 20 minutach wylatujemy z lasu jak dwa pociski z lufy i wpadamy na prosty kawałek drogi. Z lewej strony niewielka zatoka, z prawej jakaś wyspa z zameczkiem i cyprysami. Becklin w świetle słońca. Kolorek wody jest zupełnie bajkowy. Szafir, plamy selenowe i jasno niebieskie pasma posypane białymi grzywkami fal. Rozpętanie barw, zupełny obłęd. To już Lasjata. Szosa biegnie teraz brzegiem morza, mijamy willę i po raz pierwszy zalatujemy rivierą. Wielkie plamy są w tym wichrze jakby jeszcze bardziej poszczepione. Od morza ciągnie wilgotnym chłodem i solą. Mistral huczy ciągle i w całym tym niemożliwie, wręcz nachalnie kolorowym otoczeniu panuje jakieś rozbuchanie, rozhuśtanie i zgiełk. Mistral robi wielkie porządki i przewietrza te spokojne, zastygłe w upale kąty.